Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk. Na co dzień profesjonalnie zajmuję się fotografią, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić perfekcyjne zdjęcie zachodu słońca. Będę je robił moim iPhone'em 10, który towarzyszy mi już od dłuższego czasu. Przede wszystkim mamy piękny krajobraz, który znalazłem pineską na mapie, więc jesteśmy tuż pod Wrocławiem. I znalazłem taki właśnie piękny krajobraz, który będę chciał dzisiaj sfotografować. Przede wszystkim, chcąc robić zdjęcie zachodu słońca, trzeba sprawdzić, kiedy on będzie. Do tego posłuży nam aplikacja pogody, ta klasyczna, systemowa, iPhone'owa. Sprawdzamy, kiedy jest zachód słońca. Zobaczymy to na górnej belce. Jest pokazane, że mamy 21:08. Ale kiedy jest wcześniej i nie mamy tutaj zakresu tych godzin, przejedźcie po prostu sobie na dół danego miejsca właśnie w pogodzie. Patrzymy zachód słońca 21:08. Sprawdźmy na przykład w Warszawie, o której dzisiaj jest. Dzisiaj 20:56. Kolejne miasto, Londyn. 21:17, więc jesteśmy w stanie zobaczyć, kiedy mamy zachód słońca. Ale to jest zachód słońca za horyzontem, więc trzeba pamiętać o tym, że kiedy mamy horyzont taki jak tutaj, czyli troszeczkę drzew, czasem to będą budynki, dobrze jest zainstalować sobie jakąś zewnętrzną aplikację. I ja tutaj polecałbym na przykład Sun Surveyor, która jest świetną aplikacją, która będzie nam pokazywać dokładnie pozycję słońca, gdzie to słońce będzie. Włączę teraz tę aplikację. Skieruję mój telefon właśnie na horyzont, on lokalizuje mi słońce i pokazuje minuta po minucie, gdzie to słońce będzie. I w tym momencie ja widzę, że ono się schowa tutaj o tej 21:08, ale za koronami drzew około 20:35, 20:37. To jest świetna aplikacja do tego, żeby planować sobie przebieg słońca i planować te idealne zdjęcia zachodu słońca. Więc dobrze jest to zrobić, kiedy planujecie takie zdjęcia, zainstalujcie sobie tę aplikację, zobaczcie w ogóle, gdzie nad horyzontem będzie zachodzić to słońce i będzie Wam z tym zdecydowanie wygodniej. Mam też ze sobą statyw. To jest zwykły statyw do aparatu, natomiast ten statyw ma adapter do telefonu. Być może nam się tutaj przyda. Ja będę właśnie wykorzystywał tę złotą godzinę, czyli około godzinę przed zachodem słońca, bo wtedy mam najładniejsze światło i wystarczy być właśnie około godziny przed samym zachodem słońca, żeby przyjechać w takie piękne miejsce jak to i zacząć robić zdjęcia. Ja tutaj będę robił zdjęcia co 5 minut aż do tej kulminacji zachodu słońca i zobaczycie, jak to słońce będzie się zmieniało i jak różnorodne zdjęcia będziemy w stanie uzyskać. Jak ustawić nasz aparat? Nasz jeden z iPhone'ów jest tutaj i będzie robił zdjęcia co kilka minut, tak żebyście zobaczyli sekwencję przejścia tego słońca, jak ono będzie zachodzić i jak różne efekty uzyskamy na przestrzeni tak naprawdę pewnie kilkunastu czy dwudziestu paru minut. Następnie przy użyciu mojego iPhone'a pokażę Wam, jak zrobić zdjęcie i dlaczego warto włączyć HDR. Sama aplikacja iPhone'owa jest bardzo inteligentna i ona kiedy wykryje, że mamy dużą rozpiętość tonalną sceny, to znaczy jasno u góry, ciemno na dole, zrobi zdjęcie o szerokiej rozpiętości tonalnej, czyli właśnie tego HDR-a. Zobaczcie, że po przyciśnięciu spustu migawki na dole pojawi się takie kółeczko, to znaczy, że ono tworzy HDR-a. Zresztą u góry po lewej widać, że to jest zdjęcie HDR. Dzięki temu nie mamy właściwie wypalenia tutaj przy samym słońcu. No i dół też jest czytelny. Więc jeśli używacie tej klasycznej aplikacji iPhone'owej, spokojnie zdajcie się na automatykę i ona zrobi za Was tutaj naprawdę dobrą robotę. Natomiast jeśli chcecie korzystać z Lightrooma, to też włączcie HDR, czyli High Dynamic Range. On wtedy będzie robił serię zdjęć. Zresztą zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Widać, że robi zdjęcie jaśniejsze i ciemniejsze, następnie łączy je w jedną całość i dzięki temu mamy szczegóły zarówno w cieniach, jak i światłach. Tutaj mam prosty przykład. To jest zdjęcie o standardowej rozpiętości tonalnej, a to jest zdjęcie dokładnie z tą samą edycją, z szeroką rozpiętością tonalną i widzimy, że mamy zarówno szczegóły w światłach, jak i w cieniach. Kilka tipów jeszcze odnośnie fotografowania krajobrazów. Na pewno wykorzystajcie siatkę na Waszym telefonie.
i wykorzystujcie trójpodział. To znaczy zostawcie albo 2/3 miejsca u góry, to znaczy na nasze niebo, albo 2/3 tego, co jest na dole. Dzięki temu ta kompozycja na pewno będzie mocniejsza, ale w tym przypadku zdecydowanie lepiej będzie zostawić 2/3 dołu, z tego względu, że mamy bezchmurne, prawie bezchmurne niebo, na którym nic ciekawego tak naprawdę już się nie będzie działo, i piękne pole z jakimś tutaj zbożem, więc będziemy mogli wykorzystać właśnie te pięknie kładące się cienie. Zwracajcie na to uwagę i też nie bójcie się obniżać czy podwyższać swojego poziomu. Tutaj, kiedy ja się obniżyłem, widzę, jak pięknie to twarde, ciepłe światło kładzie się po tych kłosach i wygląda to wręcz fenomenalnie. Więc to są takie tipy, ale jeszcze jeden tip. Mianowicie musicie pamiętać o tym, żeby wasz obiektyw był idealnie czysty. Kiedy słońce bezpośrednio pada na wasz obiektyw, jeśli tam będzie na przykład odcisk jakiegoś palca, to będą pojawiały się linie naokoło słońca i będzie wyglądało to niezbyt estetycznie. Więc koniecznie chuchnijcie, przetrzyjcie jakąś bawełnianą koszulką czy dedykowaną ściereczką i jestem pewien, że zdjęcia będą miały lepszą ostrość i generalnie lepszą jakość. Więc ja wracam do fotografowania i widzimy się w tym kulminacyjnym momencie zachodu słońca. Na zachód słońca warto przyjechać chwilę wcześniej, bo właśnie widzę, że słońce powoli chowa nam się za chmurami. Nie wiem, czy zachód słońca będzie idealny, natomiast na pewno zrobię teraz przynajmniej ostatnie zdjęcia przed zachodem słońca. I na pewno będę z nich zadowolony. Ale tak jak mówię, poczekamy jeszcze, zobaczymy, czy to będą ostatnie zdjęcia, które zrobiliśmy. Jeśli tak, to zaraz widzimy się w postprodukcji. Mam nadzieję, że podoba wam się ten zachód słońca, to miejsce, gdzie jesteśmy. Na pewno w waszej okolicy znajdziecie podobne, więc my widzimy się w postprodukcji i zobaczycie, jak łatwo wyedytować tego typu zdjęcia. Jak widzicie, słońce schowało nam się za chmurami, więc tym bardziej cieszę się, że byliśmy tutaj wcześniej i zrobiłem te piękne zdjęcia, które mogliście podziwiać w trakcie tego filmu. Ale teraz warto zrobić z nimi coś więcej. Zobaczcie, jak wygląda zdjęcie, które zrobiłem po prostu klasyczną aplikacją iPhone'ową. Klikam na edycja. Mogę tutaj wybrać autokorekcję, ale tego nie zrobię, więc przejdziemy dalej do blasku. I blaskiem możemy przywrócić szczegóły z jasnych i ciemnych partii. On to robi jakby porówno dla jasnych i ciemnych partii, ale myślę, że tutaj warto byłoby jeszcze lekko przygasić światła, delikatnie zwiększyć kontrast i troszeczkę podbić cienie. Teraz wygląda to według mnie fajniej, ale według mnie to zdjęcie ma delikatnie zbyt chłodną kolorystykę. Więc kiedy przejdę do ciepła, ocieplę je delikatnie, a w tincie spowoduje, żeby ono było lekko bardziej magentowe niż zielone. I teraz zobaczcie, jak byłem w stanie szybko wyedytować to zdjęcie i nadać mu jeszcze więcej charakteru, mimo że to jest zapis JPEG. A to zdjęcie wyedytujemy w klimacie. Użyję mojego presetu Boho, który sprawdza mi się świetnie przy bardzo, bardzo wielu zdjęciach, więc wchodzę w presets. Co ważne, ten preset dostajecie też do pod tym filmem, po prostu możecie go ściągnąć na wasze telefony. Włączam ten preset, no i widzimy, że on tutaj mocno przyciemnił mi to zdjęcie, ale magią presetów jest to, że dalej możemy ruszać suwakami. Więc kiedy to zdjęcie jest zbyt ciemne, ja przejdę do zakładki Light i następnie zwiększę ekspozycję na tym zdjęciu, podciągnę szczegóły z cieni i tutaj jeszcze muszę troszeczkę pokombinować z kolorem światła. Myślę, że lekko ocieplę to zdjęcie, ale zabiorę jaskrawości, tak żeby ono miało taki fajny, ciekawy, przygaszony klimat. No i to, co jeszcze mi tutaj brakuje, trochę brakuje mi nieba. Więc znowu przejdę do zakładki Selective, dodam kolejną korektę lokalną, czyli to będzie ta korekta lokalna w formie gradientu. Przechodzę do Light i przeciągam suwak w lewo. Dzięki temu mam szczegóły na niebie, mam szczegóły na dole tego zdjęcia i według mnie ten efekt jest naprawdę ciekawy. Tak wyglądał oryginał, tak wygląda zdjęcie po edycji. Zobaczcie, jakie to proste, jaka siła drzemie w naszych telefonach, w naszych iPhone'ach. Edytujcie, wybierajcie piękne światło, róbcie takie zdjęcia i na pewno sprawi wam to
nie mniejszą frajdę niż mnie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.